gościmy w siedzibie firmy Vaillant, gdzie poruszymy ważne kwestie dotyczące serwisu urządzeń grzewczych. Porozmawiamy o tym, dlaczego powinniśmy dokonać takiego serwisu, kiedy to zrobić, jak poprawnie wykonać ten serwis i kto powinien go przeprowadzić. Spotkamy się z panem Wojciechem Beszem, regionalnym koordynatorem serwisu z Dolnego Śląska. Dlaczego warto wykonać serwis urządzenia grzewczego, w tym przypadku kotła gazowego? Kocioł gazowy potrafi pracować w przeciągu roku nawet ponad 3000 godzin, pobierając paliwo gazowe i powietrze atmosferyczne do procesu spalania. I jak każde urządzenie mechaniczne powinien podlegać okresowej kontroli, tym bardziej właśnie, że podczas procesu spalania mogą powstawać różne zanieczyszczenia, które należy skontrolować i usunąć. Mamy wtedy pewność, że urządzenie jest bezpieczne i niezawodne. Kiedy warto wykonać serwis urządzenia grzewczego? Wydaje się to, że zaraz przed sezonem grzewczym. Optymalnym terminem na przegląd naszego kotła jest okres wiosenno-letni. Kontrolujemy stan urządzenia po poprzednim okresie grzewczym i przygotowujemy je do kolejnego. Mamy dzięki temu gwarancję i pewność, że urządzenie jest zoptymalizowane, w pełni sprawne i bezpieczne, przygotowane do intensywnej pracy podczas sezonu zimowego. Oprócz tego w okresie wiosenno-letnim mamy większy dostęp do serwisu. Dzięki temu możemy umówić się na dogodny dla nas termin. Czyli nie warto czekać na ostatnią chwilę. Dokładnie. Teraz najważniejsze pytanie, na czym polega, z jakich etapów składa się serwis takiego urządzenia? Zobaczmy. Mamy nasz kocioł. W skład przeglądu kotła wchodzi i powinien być jego pierwszą i ostatnią czynnością sprawdzenie szczelności gazowej naszego urządzenia. Kontrolujemy również nasze urządzenie pod względem wszelkich wycieków. Podstawową rzeczą, która podlega konserwacji, czyszczeniu, jest komora spalania. Istotną rzeczą jest również wymiana uszczelki komory spalania podczas przeglądu. Kontrolujemy ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym do centralnego ogrzewania. W przypadku kotłów jednofunkcyjnych współpracujących ze zbiornikiem ciepłej wody użytkowej jest to też naczynie wzbiorcze ciepłej wody użytkowej. Wykonujemy analizę spalin, regulując też automatykę gazową. Sprawdzamy też filtry na centralnym ogrzewaniu, również na ciepłej wodzie użytkowej. Dokonujemy ich ewentualnego czyszczenia. Dzięki temu nasze urządzenie zużyje mniej energii podczas procesu grzania. Dokonujemy sprawdzenia i optymalizacji nastaw w naszym urządzeniu, jak też we współpracującym z nim regulatorze pokojowym bądź też pogodowym. Zdecydowanie przełoży się to na nasz portfel, ponieważ zużyjemy po prostu mniej gazu podczas sezonu zimowego. Dokonujemy sprawdzenia i przeczyszczenia systemu odpływu kondensatu. Weryfikujemy nasze pomiary z naszych czujników ciśnienia, czujników temperatury. Testujemy działanie naszej automatyki. Wszystko to, aby nasze urządzenie było sprawne i w pełni zoptymalizowane, gotowe na właśnie to najbardziej intensywne użytkowanie podczas sezonu zimowego, co jest gwarancją niezawodności i bezpieczeństwa w naszym domu. Co cechuje dobrego serwisanta? Kto powinien taki serwis wykonywać? Przede wszystkim osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Musimy zwrócić uwagę, żeby był to serwis autoryzowany. Dzięki temu mamy gwarancję, że nasz serwisant odbył wszystkie potrzebne do danej czynności szkolenia. Posiada pełną wiedzę techniczną, aby takiego przeglądu dokonać. Oprócz tego serwisant musi posiadać profesjonalne narzędzia, swoją wiedzę i obserwacje na temat naszego urządzenia przekazać nam w sposób prosty i zrozumiały. Dzięki temu mamy gwarancję, że nasze urządzenie jest sprawne
i przygotowane do sezonu. Skoro mowa o gwarancji, czy u Państwa można wydłużyć gwarancję na urządzenia? Tak, nasza firma posiada produkt o nazwie EcoComfort. Dzięki niemu przedłużymy gwarancję na nasze urządzenie lub też cały system do 5 lat. Mamy poprzez to spokój, pewność, że urządzenie jest pod dobrą i fachową opieką, przy jednocześnie niewielkim koszcie w stosunku do całej inwestycji. Czyli warto zainwestować w gwarancję, ale skoro mowa o serwisie, w jaki sposób się mogę z nim skontaktować, w jaki sposób się mogę skontaktować z serwisantem? Aby skontaktować się, czy też znaleźć serwisanta dla odpowiedniej dla nas usługi, możemy skorzystać z polecenia naszego instalatora. Możemy też sprawdzić na stronie www.wieland.pl, gdzie mamy cały wykaz serwisantów z odpowiednimi uprawnieniami. Można skontaktować się z infolinią lub zasięgnąć takiej informacji bezpośrednio u regionalnego koordynatora serwisu. A ja dziękuję za tak wyczerpujące informacje. Dziękuję bardzo. Dbajmy o serwis naszych urządzeń, dbajmy o nasze urządzenia, dbajmy o komfort w naszych domach.